Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sióstr Czterech Żywiołów. Zawsze mam problem z wymówieniem tego tytułu. Sióstr Czterech Żywiołów. I zaczynamy od informacji, iż Samara zaczyna swoją zmianę w szpitalu. Czy Samara ma pójść do pracy sama, czy chcesz pójść z nią? I co, dołączymy? Dołączymy! Sama jestem ciekawa, jak wygląda zawód pani doktor. A później, po powrocie, pokażę wam zmiany, jakie wprowadziłam. Takie niewielkie zmiany w domu. Między innymi zrobiłam pokój dla naszych zbliżających się noworodków. I zmieniłam też położenie naszych krowokwiatów. Witaj w ważnej, wdzięcznej karierze medycznej, ponieważ dopiero zaczynasz w tej pracy, poświęć nieco czasu, by zaznajomić się z tym miejscem, ludźmi oraz podstawowymi obowiązkami zawodowymi. Z czasem, dzięki umiejętnościom, poświęceniu i pasji pomagania innym simom, Samara z pewnością zajdzie daleko w tej karierze. Jezus, dlaczego ona zaczyna dzień zdołowana? Pokaż się, bo ja muszę ciebie zobaczyć. Wow! Gdzie twoje okulary? Gdzie twoje okulary? Nic nie będziesz widziała! Co robisz? Idziesz wyrzucić? Wow, nic jej nie powiedziałam. Sama to robi? Fajnie. Mamy powitać dwóch współpracowników, podać jedzenie pacjentowi na kozetce lekarskiej. Wow, ilu tu jest tych pacjentów. Muszę się tutaj troszeczkę rozejrzeć. Super. Widzę, że... Co ty robisz? Już biegniesz coś wypić? Zaraz, ja muszę się zająć tutaj dziewczynami. Zadbaj o siebie. Tak, zadbaj o siebie. Wszystkie dbają o siebie? Mam nadzieję. Dobra. Zadbaj o siebie. Może jeszcze raz kliknę. Zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie. A ty, maliniaku, rób co chcesz. Jak dla mnie, to możesz wykitować. Mam nadzieję, że nikt nie nakarmi mojego krowokwiata. Aurelia zaczyna pracę za około godziny. Super. Dobra, Samara, ty tutaj pitu, a my mamy masę rzeczy do zrobienia. A naprawdę super to wygląda. Jocio! I recepcjo! Dobra, to zaczniemy od tego, że się przywitamy. Przyjazne powitanie. I przywitamy się z tym kolesiem. Kim ty jesteś? Doktor Mirosław. Mirek, mój tata ma na imię Mirek. Fajnie, fajnie. Musisz iść z tym napojem, tak ostentacyjnie pokażesz, że pierwszy dzień w pracy spędzasz na chlaniu. Dobra, z jednym się przywitałaś, to teraz idź do tego drugiego. No kolejka się robi za tobą, Samara. Samara. No nie, ona tak dziwnie wygląda bez swoich okularów. Już, dobra. Myj dłonie, aby pozbyć się zarazków. Zapytaj współpracownika, jak minął dzień. Dobra, jesteś tu przy okazji, to możesz go zapytać. Co? Udaj, że zwalniasz z pracy? Wow, to by było niezbyt miłe. Zaraz, było. Kurczę, widziałam. Zapytaj, jak minął dzień. Co z tego, że dopiero się zaczął? Możesz go zapytać, jak minął mu dzień. Podaj jedzenie pacjentowi na kozetce lekarskiej. Dobra, kto jest najbardziej głodny? Dobra, ktoś tutaj u ciebie jest. Dobra, może do ciebie. Podaj jedzenia. Dobra, przestań już plotkować, Samara. Ona czuje się też nieswojo, bo jest samotniczką. Oj, będzie jej ciężko. W pracy lekarza będzie musiała mieć spory kontakt z pacjentami. Poradzi sobie. Jakie ty masz dziwne spodnie? Jakieś bojówki? Z kieszenią? I co, spokoja? Samary dosyć marna kucharka, ale wiesz. Rozmawiaj ze współpracownikami, wytrzyj kałuże, myj dłonie. Dobra, czy ja mogę coś ci... Lecz pacjenta? Lecz gwiazdy przed oczami za pomocą lekarstw. Dobra, spróbujemy? Spróbujemy. Jak to wygląda? Poczujesz się lepiej. I... Jest! Pacjent wyleczony! Leczenie, jakiemu poddany został Marek Żółt, było skuteczne i schorzenie zostało wyleczone. Samara prawidłowo zdiagnozowała problem, poprawiając swoją ocenę pracy. Super. A pani też mogła tak od razu pomóc? Lecz pacjenta... Dobra.
Damy jej to samo. Mam nadzieję, że zadziała. No i? Nie było takie trudne. Myślałam, że będzie troszeczkę trudniej zdiagnozować chorobę. Dobrze. Gdzie mamy tą kałużę? Bo ja ślepa jestem. Mamy wytrzeć jakąś kałużę. A, tutaj. Dobra. Wytrzyj ją, Samara. Będziesz dzisiaj taką dziewczyną na posyłki. A do której ona w ogóle pracuje? Do 15. To nie tak długo. To nie tak długo. Więc pospiesz się. Kurde, co z tymi ścinkami, no? Simse, nie wkurzajcie mnie. Bo jak teraz się zacinacie, co to będzie później? Kiedy dojdą jakieś inne dodatki. Jezu, jaka kolejka, chłopie, weź się pospiesz. No tak, czatuję. Nie czatuj, tylko szybciej rejestruj. Zobacz, boże. Ta kolejka w ogóle się nie zmniejszyła. Dobrze, co mamy jeszcze zrobić? Myć dłonie, aby pozbyć się zarazków. Dobra, myj dłonie. Telefon dzwoni! O, odebrał. A oni... będą wkurzeni, że jeszcze dłużej będą stać czekać. Narzekaj współpracownikowi... Co? Na pracę? Już? Tak od razu pościel łóżko? Uuu, mogę pościelić łóżko? Chyba mogę. Pościel łóżko. No, dawaj, Samara. Co ci znowu? Wewnętrzna pustka. No tak, kurczę, dałaś się wyrzucić naszemu krowokwiatowi. Ktoś cię prosił, żebyś go drażniła? I przez ciebie maliniak żyje! A tak już dawno by włochał kwiatki od spodu. Dobrze, co jeszcze masz zrobić? Zjedz przekąskę między przyjmowaniem pacjentów. No to w sumie głodna nie jesteś. Co jeszcze? Podaj jedzenie pacjentowi na kozetce lekarskiej znowu. Dobra, to podamy jemu. Podaj jedzenie. Szkoda, że ona nie idzie najpierw do lodówki po te żarełko, tylko od razu tak. Dzień dobry, pani. Jak się nazywasz? Bartosz Serducho. Czy pani Serducho to jest pańska żona? Rozmawiaj z pacjentem. Chyba sama z nim już rozmawia. Nie? Zabawne powitanie. Nie, nie wstawaj, po co? Masz malinkę na szyi. Wow, ospa. Samara, nie zbliżaj się do niego. Nie zbliżaj się do niego, bo to przyjdzie na ciebie. No i? Okej. Okay. Co teraz? Znowu pościeluszko? Dobra. Będę tak w kółko. Będziemy powtarzać te czynności. Dobra, i weź zjedz sobie tę przekąskę. Kup przekąskę. Wypieki, danie do podgrzania, kanapka z bekonem, napój gazowany. Wypieki. Dobra, już. Nie przeszkadzaj mu. Musi dużo wypoczywać. Właśnie. Aurelia, ty jesteś w pracy. Weź wyluzuj. Dobra. Coś nowego będzie? Przeglądaj w sieci naukowe artykuły medyczne. A jest tu gdzieś dostęp do kompa? A, tu jest. Dobra, jest jakiś wolny... Jezu! Normalnie, zwolniłabym cię. Przyjmij pacjenta na kozetkę lekarską. O, może to ja powinnam zrobić? Klon Samary! Co ty? No może nie klon, jesteś brzycza. Nancy Landgrab. No i co, zjadłaś? Samara, zjedz, bo wiesz co? Oni są beznadziejni i potrzebują twojej pomocy. Musisz ich przyjmować. Musisz ich przyjmować. Co? Pokaż, jak to wygląda. Fajnie. Ciacho z malinami. Wektor to czekoladowego. Dobra. Mi dłonie... Znowu! Dobra, Samara. Chodź. Najpierw tą małą dziewczynkę. Przyjmij pacjenta na kozetkę lekarską. Dobra, zostaw to. Zostaw to. Przepraszam, że ci przerywam, ale... Chciałabym im pomóc. Chciałabym im pomóc. Bo widzę, że nikt nie chce tego zrobić. O. Co ci jest, dziewczynko? Matko, co ty zwichnęłaś coś sobie? E.
przecież jakbyś miała garba. A ty mogłabyś pomóc, co, Natalia? Do roboty. Co tam, mała? Zbadaj pacjenta. Zmierz temperaturę. O, Jezus. Umierasz. A gdzie są twoje rodzice? Zbadaj. Rozmawiaj o ogólnym stanie zdrowia. Podaj jedzenie. Leczenie pacjenta w ten sposób jest możliwe po zdiagnozowaniu u niego odpowiedniego schorzenia. A, tu jakaś wyższa szkoła jazdy. Dobra, zmierz jeszcze raz temperaturę. Samara z powodzeniem przeprowadziła badanie pacjenta. Wyniki wydają się rzetelne, ale szczegółowe dane nieco przerastają jej zasób wiedzy i zostaną przekazane do diagnozy lekarzowi. To była jednak cenna nauka. No i super. Dzień Samary, Simki o imieniu Samara... Co? Dzień pracy, Simki! Boże! O Jezus, język się plącze. Dzień pracy, Simki o imieniu Samara skończy się za godzinę. Samara powinna już kończyć to, czym się zajmuje. Każdy dzień pracy można jednokrotnie przedłużyć, klikając zegar wydarzenia. Można? Samarys ma jeszcze 46 minut do końca dnia pracy. Co ona ma zrobić? Uwaga, wcześniejsze zakończenie dnia pracy wiąże się z karą. Zostań dłużej? Nie, no nie będziemy zostawać dłużej, bo musimy troszeczkę też zająć się pozostałymi siostrami. Ale było to takie, no... Muszę przyznać, fajne doświadczenie. Póki co podoba mi się zawód lekarza. Raczej nudzić się nie będziemy. Dobra, co jeszcze możesz tak na szybko zrobić? Wypić filiżankę kawy. O, a mamy tutaj ekspres do kawy? Jest. Zdążysz? Zapasz kawę. Zapasz kawę. Matko, ona przez tego krowokwiata jest cały czas nieswoja. No trudno, trudno. Pokaż, jak parzysz sobie tę kawkę. W sumie niepotrzebnie, bo i tak zaraz idziesz do domciu. A, chyba srebrną odznakę zdobędziemy. Szkolenie szpitalne. Dopiero zaczynasz pracę w służbie zdrowia? Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z ludźmi, obowiązkami i rolami zawodowymi. Koniec dnia pracy! Samara pracowała dziś dobrze. Naprawdę ma szansę zmienić tę klinikę w powód do dumy dla całej społeczności. Zarobione pieniądze. 144 simoleony. Wow! A chciałam jeszcze tyle zrobić. Kurczę, jak to szybko zleciało. Ale fajnie, fajnie. Naprawdę podoba mi się. Jestem mile zaskoczona. Bo prowadzenie własnego biznesu jak butiku troszeczkę mnie rozczarowało. Ale nie miałam okazji jeszcze sprawdzenia właśnie kariery lekarskiej i jest na plus. Podoba mi się. Możecie też dać znać w komentarzach, czy chcielibyście... żebym częściej szła z Samarą do pracy, żebyśmy wszyscy brali w tym udział, czy wolelibyście jednak zostać w domu i zajmować się wszystkimi siostrami, chociaż patrząc, zwracając uwagę na pierwszy dzień, to zbyt długo to nie trwało, bo jedynie do 15, więc dzionek jeszcze możemy przeznaczyć na pozostałe. Elena, czy tobie dać już brzuszek? Nie bardzo, nie bardzo. Pokażę wam, jak zrobiłam pokoik taki... Wiem, że może zbyt dobrze nie wygląda. Robiłam go tak na szybkiego, a że nie znamy płci dzieci, więc zostawiłam takie kolory neutralne, jak żółty i zielony. I w takiej też kolorystyce utrzymałam cały pokój. Jakiś regał do czytania książeczek dla dzieci. Panie Maliniak! Mógłby się pan nie kręcić po domu? Sprawdzimy tylko, czy któryś krowokwiat jest głodny. Jak zwykle nie. Czy której została wypluta? Dobra, tylko Samara. Marika? No, masz szczęście. Ja tu muszę pilnować. A, już wiem, co zrobię. To będzie najlepsze rozwiązanie. Tak? Tak, usuniemy. Nikt mi tu nie wlezie bez mojego pozwolenia. Marika. Kurde, dziewczyny! Zbliża się czwarta, a wy wszystkie w piżamach łazicie. Nic nie robiłyście, no ładnie. Dobra, Marika. Rika, zajmij się naszym ogródkiem. Zbierz cały plon. Trzeba coś podlewać? Dobra. Podlewaj nasze roślinki. Co ty byś chciała z Samarą zrobić? Poznać Simkę? Dobra. Może później. Trzeba podlać krowokwiata?
A tego malutkiego? Trzeba. Dobra, i mogłabyś też mówić do rośliny. Kurde, niepotrzebnie usunęłam. Niepotrzebnie usunęłam. Dobra. Pal licho, przejdziesz? Na pewno teraz przejdzie. Dobra, niech ona się tym zajmie. Elena, co dla ciebie? Oj, ale no szuruje wannę. Może nie powinna się tak przemęczać? Chociaż ciąża to nie choroba. Mamy panią doktor w domu, także nie będzie źle. Tak. Skończę wam może pokazywać ten pokój. Na ścianach jeszcze nic nie umieszczałam, bo mówię, robiłam to tak na szybkiego. Pokój jeszcze na pewno się zmieni. Grunt, że nie jest pusty. No i większych jakichś zmian już nie wprowadzałam. Chciałam postawić tę taką szopę dla Mariki na jej wszystkie znaleziska, ale zrobię to następnym razem. Kurczę, moglibyście zgłodnieć. Proszę was. Błagam was. Samara, czy ty coś będziesz potrzebowała do pracy? Nie. Nie musisz. Dobra, ale mogłabyś pójść do obserwatorium i obserwować niebo. Błagam cię, wróć z nasionkiem krowokwiatu. Elena, jejku, jak ona jest kochana, wszystko sama szoruje. No, maliniak. Spaduwa od komputera Samary. Ktoś ci pozwolił? Wynocha. Wynocha. Wiesz co, mógłbyś się tutaj na przykład zdrzemnąć. Będziesz blisko. No. Żegnam. Właśnie, muszę zmienić na automatyczne. Okej, mamy kolejne jajko. Ile ona ma tego wszystkiego w swoim wyposażeniu? Pewnie dużo. O Boże! Ja muszę postawić tę szopę, naprawdę. O, mamy truskawki, dobra. Posprzedawajmy to, co ona zebrała. Będziemy mieć więcej kasy. A to się zawsze przyda. Dobra, jeszcze to. Jeszcze szpinaczek. Dobra, te chryzantemy, czy co to było? Tutaj jest bazylia. Dobra. Wow, 26 marchewek. Jabłuszka, dobra, dawaj te kwiatki. Dobra, od razu lepiej się zrobiło. A, to co ostatnio wyrzeźbiła na tym stole. Do stolarki. W stole do stolarki, ale mi się powiedziało. Jej, mamy noże. Pierwsze noże w tej kuchni. Ciekawe, jak Elena cokolwiek gotowała bez noży. Co my tu mamy? Część do ulepszeń kuchennych. Żelazium. Weź wyślij do rady. I mogłabyś się, kochana, pospieszyć. I nie wiem, czy w zeszłym odcinku zmieniałam jej troszeczkę włoski, czy w tym odcinku, ale postanowiłam dać jej właśnie z boku taki warkoczyk i taką kitkę. Ona jest takim aktywnym simem, więc wydaje mi się, że ta fryzurka jakoś lepiej będzie do niej pasowała, jak te takie rozpuszczone i na bok takie... Na boku miała te takie włoski rozpuszczone. Wydaje mi się, że teraz wygląda troszeczkę lepiej. Dobrze. Samara siedzi w obserwacji. Jej, Aurelia wróciła. O, Jezus! Czy ty będziesz miała bliźniaki? Czy to będą bliźnięta? Aurelia, nie, błagam cię. Esencja życia i esencja flirtowania Simo imieniu Piotr. Super. Super. Jezu, jak ona głodna. Elena, co ty robisz? Nie, 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 nie zawracaj głowy. Mogłabyś... Właśnie, bo ja wam przygotowałam wszystkim stroje takie specjalne na ciążę. Takie ciążowe ciuszki. Aurelia, jak zjesz, to od razu pokaż swój ciążowy strój. Elena, co ty byś mogła... Jezu, Elena, umrzesz mi z głodu, a przy tym zagłodzisz dziecko. Weź zjedz te grillowane owoce. I co, jak tam nasz... Jest! 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 Jest, maliniak! Zjedz tort. Osiągnięty piąty poziom logiki. Super. Maliniak! Wstawaj! Marika, może nie powinnaś na to patrzeć, bo się zdołujesz. Wiesz co? Chodź tutaj, usiądź sobie. Mogłabyś coś... Albo nie, stój! Stój, 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 stój. Boże, tyle się dzieje, że nie wiem, co mam robić. Uprawiaj jogging. Nie, zostaw Aurelię.
uprawia jogging, a my patrzymy na pana Maliniaka. I co? Udało się? Nie, pluję. Nie udało się. Niedobrze. Niedobrze. Och, susu! Kurczę! Maliniaku! Dobra, weź go wyduj. Nie będziesz się kąpał w naszej świeżo wyczyszczonej wannie. Aurelia, pokaż swój strój ciążowy. I dałam jej baleriny. Elena! Mogłybyście się pocieszyć. Pochwal się rodziną. Tak, jeszcze trochę i będziemy mieć upragnione dzieciątko, a nawet dwa. I mam nadzieję, że na dwójce się skończy, a nie na bliźniętach. Dla każdej z sióstr, bo to będzie masakra. Co ty potrzebujesz do pracy, moja droga? Osiągnij drugi poziom charyzmy, to już ci się udało. W sumie nie potrzebujesz nic, więc ty, moja droga, mogłabyś sobie poćwiczyć troszeczkę grę. Elena, ty dawno nie malowałaś nic, więc mogłabyś to sprzedać kolekcjonerowi i namalować coś nowego. Właśnie, pokażcie. Je za dwoje. To niesamowite odkryć, że w środku ciebie rozwija się nowe życie. Drugi trymestr za 6 godzin. A Aurelia? Trzeci trymestr. Osoby, które nie cierpią dzieci, czują się dość niekomfortowo na myśl o tym, że są w ciąży. Poród za... W każdej chwili może urodzić. W każdej chwili może urodzić! Aurelia... Mam nadzieję, że to będzie dziewczynka. Bardzo chciałabym dziewczynkę. Dobra, Samara, wyłaź. I coś zjeść. I coś wszamać. Maliniak, co robisz? Kurczę, pozwoliłam ci? Która jest dziewczyn, powinna tam wejść i go utopić. No nie, i teraz musimy czekać. Teraz musimy czekać. Marika, czy ty dalej biegasz? Nie. Nudzisz się, więc mam dla ciebie zajęcie, moja droga. Kto to tu biegnie? Weź go poznaj. Stój! Stój! Jak się nazywasz? Adam Mazur. Przyjazne powitania. Marika, mogłabyś go poznać. Może to będzie twój przyszły, a raczej tatuś twoich dzieci. O, a może ten okularnik? Nie, dobra. Niech będzie ten. Zapytaj gdzie? Jaki on ma głos? Wow. Zapytaj o zawód. Poznaj go. Pochwal szczerze. Dobra, najważniejsze, że go poznała. Jest niezdarny. O, potknie się i akurat wpadnie do paszczy krowokwiatów. I mogłabyś troszeczkę powędkować, proszę cię. Następne nasionko krowokwiatu. Bliska. Aurelia. Aurelia. Szybko, Siusiu. Szybko, szybko. Jeszcze krzyż ją boli. O nie. Elena, co robisz? Mogłabyś wziąć kąpiel z bąbelkami. Relaksacyjną. Lepiej się poczujesz. Co ty robisz? Nie, Samara. Znowu świrujesz. Znowu świrujesz. Samara. Ty mogłabyś... O, coś się zepsuło. Właśnie. Chodź, naprawisz toaletę. Już mam dla ciebie zajęcie. Dobra, sprawdźmy. Ile nam zostało? 14. 14 dni do zmiany grupy wiekowej. O, nieźle. Dziewczyny. Nie, nie to, nie to, nie to. Tylko to. 360 tylko punktów ma. Oj, niedobrze. Eliksir młodości 1500. Jajku, 710. 585 i 470. Najwięcej ma Elena. Szkoda, że nie można ich tych punktów połączyć ze sobą. To przynajmniej jedna miałaby. Eliksir. Idziesz już spać? Wow, jaką ona jest padnięta. Ciekawe, czy tej nocy zacznie rodzić. Elena, jak się czujesz? Widać, że dobrze się bawi. Dobra, Samara, mogłabyś odzyskać części?
Marika właśnie złowiła jabłko. No dobra. Niech wam będzie. Dobrze, Samara, mogłabyś to teraz wyrzucić. Maliniak, co ty robisz w kuchni? Mam cię na oku. Pozmywałeś? Nie wierzę. Nie próbuj się wkupić w nasze łaski. I tak pójdziesz do naszego kropu kwiatu. No i? No jak wy możecie mi to zrobić, no? Mam nadzieję, że za drugim razem się uda. Musi się... Gdzie ty się ładujesz do Samary łóżka? Normalnie grabisz sobie, chłopie. Tak sobie grabisz. Elena się kładzie spać. A ty, maliniak, idziesz spać tu. Nie, nie usiądź, tylko... Kurczę, chodź tu, drzemnij się. Śpisz na ławce. Jesteś bezdomny. Dobrze, Aurelia sobie śpi, Elena sobie śpi, Samara też już poszła spać. Pierwszy dzień, jako pani doktor ją wymęczył. I co? O Jezu! Marika, przepraszam cię, ona jest i głodna, i chce do toalety. Jeszcze chwilka, dobra? Jeszcze chwileczka. O, o, coś złowiłaś. Błagam, błagam, nasionko krowokwiatu. Ta, złowiła. Nie wygląda na to. No, no, no. Jeszcze chwilka. Co masz? Nie, rybę. Dobra, biegnij szybko najpierw do toalety. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Hina Gleb. No wiem, że jesteś głodna, no biegnij do toalety. No wracaj do domu. No zobacz, po drugiej stronie jest twój dom. Biegnij! Biegnij! Toaleta już jest naprawiona, więc możesz skorzystać na dole, będzie szybciej. No. Szybko, szybko. Szybko. Troszeczkę ją zaniedbałam. Za dużo simu w domu. I co to będzie, jak dzieci się pojawią? Jezu! To będzie masakra. No i mogłabyś coś zjeść. Jak tam? O kurczę, zgłodnijcie! Jest! Zobaczcie, jak na zawołanie! Jak na zawołanie! Wstawaj! Maliniak, nadeszła twoja godzina! No. Nadeszła twoja godzina. Za drugim razem musi się udać. Musi! Jest! Pa, pa! Jest i mroczny kosiarz. Jest i mroczny kosiarz. Przejdziesz przez ten żywopłot? Chyba przejdzie. Znowu godzinę zajmie mu. Znalezienie maliniaka. W systemie. Szybciej, szybciej. Marika, mam nadzieję, że tego nie widzisz i nie będziesz stołowana. Biegnij spać. Biegnij spać. Ja muszę się tutaj skupić na ostatniej drodze maliniaka. Teraz już mamy jeża z malinami. No. Panie Mroczny Kosiarz. Wow, wow, jakie przyspieszenie. Jest! Wojciech Maliniak. Dobra, przesuwamy go do Pana Jeża, żeby nie było mu smutno. Ej, zgubiłem? Dobra, zrobimy to w ten sposób. Tak jest. I umieścimy go obok Pana Jeża. Tadam! Super. Kurde, niepotrzebnie wysłałam Marikę do spania. Ktoś musi wydoić krowokwiat, bo nie chcę, żeby przepadł. Samara, jak się czujesz? O, Samara, wstawaj. Samara, wstawaj. Wyduj. Wyduj, wyduj! Szybko! Przyspieszymy. Przyspieszymy. Biegnij. O, cześć, Mroczny Kosiarzu. Gdzie ty idziesz? O, o! Nie podoba mi się to. A
ale te dźwięki, które wydaje, są takie creepy. Mroczny, chyba się palisz, bo czarny dymek z ciebie uchodzi. I co, patrzysz na mój komputer? No i? No i? Esencja życia. Jest! Jest, jest, jest. Dobra, idź zrobić. Siusiu. Esencja życia. Dobra, ale myślę, że będzie ją miała Elena, bo ona już się poświęciła. Tak. Co my tu mamy? No. Dlaczego nie mogę przeczytać? Ja chcę przeczytać. Esencja rozbawienia. Esencja rozbawienia? Kiedy ona wydoiła krowokwiat? Matko, ja mam sklerozę. Co to za... Wow, ale się przestraszyłam tego dźwięku. Wow, mroczny kosiarz w czwórce jest mega, mega przerażający. Naprawdę. W trójce mnie bawił, ale w czwórce jest przerażający. No, śpi, bo jutro do pracy, tak? Za 5 godzin. O nie. O nie. Mam nadzieję, że się wyśpi. No, kładź się spać, a my tym pięknym akcentem zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to słoneczka zostawcie, łapcie w górę. I do następnego razu. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.